Halo, halo, cześć, witajcie, z tej strony Evron, a to kolejny odcinek z Fortnite'a, w którym mam dzisiaj dla was dwie gierki solo. Jedną casual, a drugą arenę. Dzisiaj sobie troszeczkę się popocimy, ponieważ nie wiem dlaczego, może to przez to, że są święta i dużo osób powracało, ale jest naprawdę wysoki poziom w tych grach. Nie wiem, czy tylu spoceńców właśnie wróciło ze względu na to, że jest wolne, czy po prostu tylu osobom się podoba ten nowy sezon, ale jest naprawdę poziom dużo wyższy niż spotykałem się tak mniej więcej dwa sezony ostatnie. Więc dzisiaj troszeczkę się popocimy. Oprócz tego mam dla was kilka opowieści z Wigilii, ponieważ jak wiecie, w poprzednim odcinku miałem taki mały apel do rodziny, żeby mi nie robili przypału, ale jednak kilka incydentów się pojawiło. No i słuchajcie, próbuję też przełamać mamę, żeby tutaj ze mną usiadła właśnie do jakiegoś Q&A. Tak jak wam obiecałem, do ten odcinek się pojawi. Po prostu moja mama jest troszeczkę nieśmiała, jeżeli chodzi o takie nagrywki. Wiecie, mógłbym zrobić to Q&A takie, że po prostu bym nagrał naszą rozmowę gdzieś przy normalnym stole, jak zadaję wam pytania, ale wydaje mi się, że fajnie by było, jakby po prostu usiadła przy mnie przy komputerze. Ja bym grał, ona by zadawała właśnie, znaczy nie zadawała pytania, tylko by odpowiadała na nie. Także dajcie mi jeszcze trochę czasu, obiecuję, że Q&A się pojawi. Po prostu chciałbym, żeby wyszło, wiecie, fajnie, naturalnie, a moja mama, no nie jest przyzwyczajona do tak dużej publiki, więc wiecie, muszę ją troszeczkę jeszcze poprzekonywać, troszeczkę ją się tak zapoznać i tepe, także dajcie mi chwilę i oczywiście to Q&A się pojawi. Może jakiś miły komentarz dla mamy, to jak jej pokażę. Patrz, mamo, tutaj ludzie chcą twoje Q&A, no to może faktycznie jakoś bardziej się przekona, ale wiecie, jest u mnie do 20 stycznia, więc na pewno czas będzie, a dzisiaj, tak jak mówiłem, mam dla was dwie przepocone dosyć gierki solo, które, no, wydaje mi się, że wam się spodobają, ale przed tym oczywiście, jeżeli mógłbym zachęcić kogo, kto jeszcze tego nie robi, do subskrybowania kanału. Zawsze tutaj youtuberzy dają taki procent, ile osób subuje, ile nie. I szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie to sprawdzić, ale jeżeli nie subujesz kanału, to możesz to nadrobić. Oraz oczywiście strzelić lajka, no bo 20k lajków to lepszy 2021 rok. Nie, no, mam nadzieję, że będzie lepszy. No, mam nadzieję, no słuchajcie, 2020 na pewno nikogo nie rozpieszczał, ale mam nadzieję, że przynajmniej ta końcówka, jakaś taka świąteczna, pozytywna, przynajmniej coś was pozytywnego w te święta spotkało. No i oczywiście przed samym odcinkiem zróbmy sobie przegląd sklepu i przypominam, że jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite, to bardzo cenię, jeżeli użyjecie naszego kodu Evron i zobaczcie, co dzisiaj dodali do gry. O mój Boże, oprócz tego, że są te wszystkie pakiety, to dodali kolejną emotkę z TikToka, a mianowicie Savage. Normalnie Savage. Ej, ja nie wiem, czy to jest muzyka na prawach autorskich, ale jest normalnie kolejna nutka, znaczy nutka nie TikTokowa, ale to jest taniec TikTokowy, prawda? Wydaje mi się, że to jest właśnie taniec wzięty z TikToka. No emotka spoko jest, kurczę. No emotka jest spoko, weźmiemy sobie ją. Emotka jest całkiem spoko. Mi się te podobają emotki, które są wzięte, wiecie, z innych źródeł, z taką normalną muzyką, nie jakąś melodyjką. Więc jest całkiem spoko, więc dzisiaj Savage sobie zakupimy na kod Evron sklepy Fortnite. Tak trochę przerywam tą nutkę, dlatego żeby nie dostać jakiegoś strajka na kanale. Oprócz tego mamy Bush Rangera, a dzisiaj NPC naprawdę nam się przyda, jak zresztą widzieliście na pewno po tytule, czy tam po miniaturce. Dzisiaj naprawdę pierwszy raz ochroniarz nam się w gierkach przyda. Oprócz tego mamy tutaj panią Dream. Pamiętam, to był ten unvaultingowy sezon. Nie, to był sezon 8, ej, nie tak w sumie daleko. Patrząc na wszystkie eventy, mamy jeszcze The Flow. I ta emotka też jest chyba z TikToka. Nie wiem, jest dosyć taka no, zdecydowanie lepsza jest Savage. Savage jest zdecydowanie fajniejszą dzisiaj emotką. Oprócz tego mamy tutaj wszystkie świąteczne skiny. No one na pewno będą przez całe święta, prawda, tutaj. Więc można sobie wybrać już taki przegląd robiłem ostatnio, więc tutaj nie będę jakoś mega przeciągał, ale jest naprawdę kilka fajnych rzeczy tutaj właśnie ze sklepu, jak na przykład Candy Axik, który sobie można ogarnąć, no albo panią piżamkę. Pani piżamka chyba najfajniejsza, no nie? I ta Renegade Raiderka świąteczna. A dzisiaj myślę, że najfajniejszym highlightem jest emotka Savage oraz oczywiście ten pakiet Marvela, którym zresztą dzisiaj oczywiście sobie gierki zagramy, także jak najbardziej zachęcam tutaj, jeżeli ktoś sobie jakieś zakupy robi. No i oczywiście, słuchajcie, zapraszam was do dwóch gierek solo, gdzie się dzisiaj troszeczkę popocimy. Miłego dnia, przede wszystkim jeszcze wesołych świąt, no dzisiaj jeszcze można, drugi dzień świąt, prawda? No i zapraszam do oglądania. Dzień dobry, witajcie widzowie, no i co, po Wigilii, już w sumie mamy drugi dzień świąt, zawsze to jest tak, że się wyczekuje na święta, a w sumie technicznie święta nie trwają aż tak długo, bo w sumie co, mamy Wigilię, pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt, oczywiście my wszyscy mamy wolne, albo przynajmniej większość z nas, do Sylwestra, a potem są chyba ferie, kurczę, musicie mi powiedzieć, ale chyba mniej więcej w tym roku jest tak, że jest wolne jakoś do 17 stycznia, więc dzisiaj wam jedną rzecz, siema byku, ty przegrywasz! No kolega niestety delikatnie spóźniony. Ej, zawsze jak ktoś ma tą różdżkę do takiego Star Wonda, to zawsze to jest chyba jakiś spoceniec, prawda? Tak czy inaczej, zaraz wam powiem piękną historię mojej Wigilii, ponieważ ostatnio był apel do moich kuzynów i niestety ten apel nic nie zrobił. Ej, słyszę, że ktoś idzie? Ej, myślałem, że ktoś wchodzi tutaj do mnie na górę, ale nie, ja jestem panią Kapitan Marvel. Siema, dzień dobry. No niestety kolego, delikatny peszek, gdyż ja tutaj jestem szybciej.
Wezmę w ogóle tego pana Pieseła. Chodź, pan Pieseł, jakiś może ten? Masz może zlecenie dla mnie? Dzięki bardzo, a sam chcesz przyjść? Pewnie, jasne. ProKiller08 jest gdzieś tam z tyłu, ale ja sobie najpierw pójdę tutaj sfragować, ponieważ ProKiller, jeżeli już jest na samym początku gdzieś na jakichś obrzeżach mapy, to raczej zbyt agresywny nie jest, a ja sobie tutaj na szybko wyjaśnię tylko ludzi. Tutaj gdzieś ktoś strzela do kogoś, czekaj, ja muszę tutaj wejść, żeby sobie tutaj wszystko ogarnąć. A jak właśnie święta w ogóle, opowiedzcie, może coś dostaliście ciekawego, jakieś prezenty, może coś. Oj, kolega tutaj na pewno dostał ode mnie dosyć dobrego spraya. O, dobra, kiedy spray się dobrze zaczyna, ale potem jest taki moment, gdzie koleś nie dostaje. No niestety jest delikatny przypał, nie wiem, ten ProKiller dalej w tym lesie siedzi, nie wiem dlaczego, ale okej, nie ma problemu. Mogę zawsze wziąć samochód, siema byku, no niestety masz pecha, panie default boyu, elo. A to był ProKiller, ej dobra, ty, on mi w ogóle na radarze pokazywał, ale chyba faktycznie troszeczkę ten prezent park był tutaj zaczepiony. Jezu, jaki fight, ej, chciałbym wam już opowiedzieć. Dobra, typie, ale tu jest akcji, ty, co jest normalnie? Pleasant Park, nowe Tilted. Ja myślałem, że na Tilted jest akcja, a tu proszę bardzo, co się dzieje na Pleasant Parku. Moja chyba nowa miejscówka do lądowania. To pewnie też zależy od busa, bus tutaj się zaczynał jak wyjechać, oj, to jest przypał, umieram. No niestety, to nie jest moja ulubiona miejscówka. Dobra, dostałeś za 60, no typie, błagam. Ja nie mam za dużo maców, próbuję tak jakoś oszczędnie trochę budować. Dobra, koleś nie ogarnął, że ja w ogóle tutaj lecę. Patryk Pro 23, ale że Polak rodak. Pozdro Patryk, jeżeli słuchasz tej wiadomości. Aczkolwiek szczerze mówiąc powiem wam szat, że gram na anonimowym. Więc bo czasami było tak, pamiętam w odcinkach, że ludzie mówili: Evro, zabiłeś mnie na Pleasant Parku, kiedy będzie z tego odcinek? Myślę, nie, no ja tak grałem sobie na chillku, z tego nie będzie odcinka, więc teraz gram na anonimowym, żeby nie było wiadomo, kto zabija kogo. Siema, no i tak jak właśnie tutaj kolega jest anonimowy, tak ja byłem. Ale że kto subuje, czekajcie, Kryla22, dobra, dzięki za suba, Kryla. No generalnie nagrywam na tej samej scenie, co streamuję z OBS-a. I Kryla dał suba off stream, no zapraszam na streamki na Twitchu codziennie, 19. Tym bardziej święta, powiem wam, że zrobiłem streamka dosłownie po Wigilii. O godzinie jakiejś 21 coś, albo 22, chyba 21. I powiem wam, że ty tutaj normalnie chilluje bombę, nie legalnie, że pod dachem, nie pod dachem. Na dachu? W sensie tutaj? Nie, chyba nie. I powiem wam, że stream po Wigilii był naprawdę super, bo niektórzy, wiecie, nie mieli może z kim spędzić Wigilii, więc zawsze fajnie sobie pochillować na streamku. Gdzieś tutaj jest ten typ. Jezu, tu w ogóle ściany są przebudowane. Mam nadzieję, że tu tylko jedna osoba jest, co? O, mamy piłkara, siema! Let's go, dobra, okej, okay, fantastycznie. Także, słuchajcie, no, sytuacja na Wigilii wyglądała tak, że... powiedziałem wam chyba na odcinku, żeby mój kuzyn, który zawsze mnie zaczepia i coś chce ode mnie, bo jestem streamerem, nie zaczepiał mnie na Wigilii. I w trakcie Wigilii krzyknął do mnie: a Evron jest bogaty, bo jest youtuberem i streamerem i ja coś od niego chcę. Tak powiedział, ale co się stanie? Zobaczymy zaraz, jak kogoś znajdę, bo nie wiem, ile będę tu jechał, a muszę się skupić, żeby kogoś może zobaczyć. Na szczęście są ciężarówki, więc zaraz sobie weźmiemy trochę keła. Ej, nie wiem, już jeżdżę tyle czasu i dosłownie nie mogę nikogo znaleźć. Dalej mam 7 fragów, a tyle osób już zginęło. Na szczęście mój ochroniarz dalej żyje. No i słuchajcie, jak on krzyknął, że jestem Evronem, ja ogólnie, wiecie, nie za bardzo chcę się popisywać rodzinie, że nagrywam czy coś robię, bo to trochę tak dziwne, wiecie, chwalić się tym, oczywiście oprócz mojej mamy, raczej w rodzinie, no i oprócz kuzynów, nikt o tym nie wie. Więc jak zaczął wykrzykiwać, że jestem youtuberem, to żeby nie robić przypału i nie tłumaczyć całej rodzinie. Dzień dobry, pani ochroniarko, czy pani ma dla mnie może zlecenie, może jakiegoś fraga? Nieważne, jest tutaj zlecenie fraga. Jest zlecenie tutaj jakiegoś typa. Koleś normalnie aż zaczął budować, o mój Boże. Niestety kolego, ale dostałeś raz i dostałeś drugi, dzięki bardzo. A co z tym zleceniem? Ma pani NPC-tka troszeczkę jakiegoś, może zlecić jakiegoś fraga? Dzień dobry, Sunflower, co tutaj mamy? Nie mamy nic, sprzedaję normalnie sałatę. Nie, to tego nie chcę, dziękuję bardzo. Ja za bardzo się, wiecie, nie chcę popisywać tym, że jestem youtuberem, bo wiecie, wolę, żeby to było takie między nami, między mną a wami, widownią. Jakoś tam za bardzo w rodzinie się nie chcę tym chwalić, dlatego ogarnąłem sobie asa w rękawie. Ogarnąłem od znajomej firmy, może nie będę mówił jaka, bo nie wiem, czy to tak legalnie coś takiego robić, ale ogarnąłem sobie wizytówkę, gdzie jest moje imię, nazwisko, zdjęcie i że pracuję w tej firmie. Jak on zaczął mówić, że jestem Evronem, to powiedziałem rodzinie: nie, no zobaczcie, proszę bardzo, to jest moja wizytówka. Ja pracuję w tej firmie, a w ogóle nie zajmuję się streamowaniem. I tak właśnie zaorałem kuzyna. Siema byku, co ty tu robisz, niezagubiony jesteś za bardzo? Ale czy ja mogę trafić? No nie mogę, halo, przepraszam. Dobrze, na szczęście każdy zamknął oczy, mrugnął i tego nie widział. A tam jest jakiś strasznie duży build fight. Dobra, czekajcie, biorę szybko tą dużą potkę i lecę do nich. Ale że ja tego nie użyłem, no nie mogę, zawsze jak mi się śpieszy, to normalnie nie mogę. Na szczęście dalej jest wyłączone to takie tunelowanie się w piasku, więc mój ochroniarz, którego widzę na mapie, powinien przeżyć.
Na szczęście jest tak bardzo użyteczny ten ochroniarz jak zawsze, że nigdy mi i tak nie pomoże. A tu jest chyba typ, widzę typa, dobra, fantastycznie. Także tak, słuchajcie, no tym razem podczas Wigilii przypału nie było, ponieważ... O, to jest chłop z tym, z jetpackiem! Kolego, no tyle cię razy obiłem tym taktikalem. Powiem wam, że brakuje mi trochę tych pompek, które za 200 biją. Ale czy pan może się uspokoić? Jezus, gdzie ty typie, co ty typie? Halo? Ty koleś spadł gdzieś na... A on ten! On zrobił manewr! Oj, kolego, czy ty naprawdę się za schodami? Oj, tam nie możesz budować. Nie możesz tu budować, wiesz o tym, nie? No niestety, jak to mówią, back to lobby. Snajperki nie będę brał, ale na pewno sobie wezmę jetpacka. Dobra, czekajcie, co tutaj mogę w ogóle sobie wziąć ciekawego? Czy tam czasem nie było? A no właśnie, niebieski tactical, let's go. Mój ochroniarz tutaj przychodzi, jak zwykle na czas. Także no, słuchajcie, podczas tej Wigilii akurat przypału... Jezu, ile tu rzeczy. Akurat przypału nie było, ponieważ stwierdziłem, że ogarnę po tajemku taktykę na to, żeby wyminąć się z tego, że jestem Evronem i mogłem w spokoju rodzinnym zjeść kolację, aczkolwiek no, oczywiście moja mama wiedziała, a moja mama wie, że jestem Evronem i niedługo z nią będzie Q&A, ale to już mówiłem na intro, prawda? Jaki jest tutaj trik z tym Q&A z mamą. A oprócz tego kuzyni, prawdopodobnie właśnie ten kuzyn to ogląda, więc kolego, haha, let's go. Niestety tak zwane zaoranie było. Dobra, idźmy sobie dalej, to w ogóle mam 10 fragów, ale tylko 14. Powiem wam, że w trakcie tych świąt jest mega duże spocenie. Aż mi kurczę korci zagrać na arenie. Patrzcie w ogóle, co tam się dzieje, ja pierdzele. No zwykle powiem wam, że jak tak cisnąłem te mecze, to dosyć było łatwo na tych casualkach. A tutaj powiem wam, że od kiedy się zaczęły święta, to jest naprawdę dosyć mocno, jeżeli chodzi o rywali, jeżeli chodzi o jakieś takie spocenie. Może nie spocenie skillowe, bo jakby nie ma aż takiego dużego problemu z rywalami. Aczkolwiek jak gram wieczorem na streamie, jak ktoś mniej więcej wie na streamie, to bywa naprawdę duże spocenie. No i też jeżeli chodzi o agresję, zobaczcie jaka duża jest ten strefa jeszcze, a już jest top 10 tak naprawdę. Tak tylko sprawdzam, bo tutaj czasami jest jakiś aktor, tak zwany free frag, a tu jest strasznie duża budowla, no nie? Tylko nie widzę, żeby ktoś tutaj tak naprawdę jeszcze był. Zaraz sobie zobaczymy, jak to tutaj mniej więcej... Dobra, widzę typa. Znaczy, coś tam się niszczyło. Tu w ogóle samochód, a ten samochód jest pusty. Ten samochód spadł z góry, to co to się stało w ogóle? Nie mam pojęcia. Dobra, czekajcie, wejdę tutaj na górę, żeby może zobaczyć tego typa, chyba że on jest na jakimś innym, widzę tutaj tego typa. Okej, kolego. Strzelaj w mojego ochroniarza, jest pod tobą. Dobra, niestety on nie strzela w ochroniarza, ale ja mam jetpacka. Siema byku, dobra, jest po kewie. Okej, okay, let's go, to jest dobry start. Dobra, używam SM-ga dlatego, bo w teoriach mam taktikala, to SM-ga nie jest potrzebne. Ale SM-ga na tyle szybko strzela, że mimo, że koleś trzyma budowlę, to zawsze jakieś tam obrażenia przychodzą. Ale że koleś tak trzyma, ja pierdzielę, ma lepszy ping. Cześć kolego, znowu się przebijam, już nie mam ammo. O Jezus, dobra, czekajcie, chodźcie. Znaczy chodźcie, chodź ty typie. No naprawdę będziesz mi tak uciekał? Ty, ktoś nas skolapsuje! Ty, no nie gadaj, no mój ochroniarz skolapsował! Nie gadaj! Ohaha! Patrzcie, Dogo wyeliminował! A, czy to nie jest mój frag, tak? Dogo eliminated Toti! Ej, naprawdę! Ja pierdzielę! Ej, pierwszy raz widzę, żeby ochroniarz zabił, co jest najlepsze, zginęlibyśmy we dwójkę, gdyby nie to, że ja mam jetpacka! Co ty dajesz? O mój Boże, czy to pan Dogo? Czy to mój ochroniarz? Ej, ja powinienem mieć 11 fragów teraz. Ej, a że mój ochroniarz fraguje? Boże, w końcu się przydał. Ochroniarz w końcu użyteczny. Ja nie wiem, czy ktokolwiek kiedyś zobaczył, że Dogo kogoś fraguje. O, proszę bardzo. Dzień dobry. A czy to nie jest moja gultruperka do mojego tego? Bounty? Halo? To jest aktor. Aktorzy zawsze tu tańczą. Nie wiem czemu. Tak, to jest on. Dobra, let's go. Wykończmy tą gierkę jakoś dobrze. Na tilted jakie budowle. Ja pierdzielę. Czy tu ktoś jeszcze w ogóle jest? O mój Boże, naprawdę w tych wielkich budowlach nikogo nie ma? Siema, masz dla mnie może zlecenie? Ja pierdzielę, naprawdę w siebie mi sklikowałem. Ej, kliknąłem dosłownie w tą eliminację. No nie, najgorzej. A chciałem po prostu kogoś znaleźć. Jezu, fatalny jestem, naprawdę. Czasami sobie źle kliknę po prostu. O, widzę typa, na szczęście widzę typa, dzień dobry. Kolego, chodź tutaj, proszę. Stary, normalnie co robi? Czy on naprawdę do mnie shockwave'ami? Ja pierdzielę, spokojnie. Siema koleś, naprawdę? Naprawdę? Koleś shockwave za shockwave'em rzuca, co jest? Kolego, no niestety, ale ty, czy ty możesz się uspokoić? Dobra, myślałem, że go wysprayuję w tym, ale on ma tak low, że jest dosłownie chyba na strzałach. Ktoś za mną strzela, spokojnie, najpierw tutaj dobije, dobra, elo. Nie myślałem, że to będzie aż tak proste, ktoś tu jest. O kurde, jest lipa. Jest lipa, dobra, ja się może jeszcze zdążę wyleczyć. Nie zdążę, dobra, czekajcie. Otwieram, siema. O kurczę, on mi walnął jeszcze mocniej niż ja jemu, ale jest teraz lipa. O, jest spora lipa, dobra. Na szczęście wejdę sobie troszeczkę do góry. Tak troszeczkę bardziej do góry. Spróbuję się wyleczyć, czy tu naprawdę jeszcze wjeżdża kolejny? Naprawdę we mnie strzelasz? O nie, jestem obijany z dwóch stron. Nie, błagam, nie. Jeszcze pinna, o mój Boże, jego pierwszy frag. Naprawdę, naprawdę. Ty, aj pójdźmy sobie na arenę, aż kurczę mam ochotę się trochę popocić.
Siema, jestem tutaj Evronem na arenie. Powiem wam, że za dużo punktów nie mam, bo w sumie areny za bardzo nie grałem, ale wierzę, że tu będzie jakieś mocne oro. No powiem wam, że dużo osób powracało do Fortnite'a właśnie w tym sezonie i to widać, że naprawdę wielu takich spoceńców sobie tutaj powracało, więc czemu nie? Weźmy, ej, jak mam kałacha, jestem tu pierwszy, to mogę coś wypyrkać, no nie? Jezu, patrzcie, że jadę w daku! Dobra, jeden, w Jezus, na arenie mam w ogóle, o! Naprawdę się wybijacie? Czekajcie, Jezus Maria, ten kałach. Patrzcie na te kreski na celowniku. On ma taki odrzut. Nie, błagam, to jesteś mój, jesteś mój. Let's go! Błagam! Let's go! Ej, nigdy, nawet normalnie na casualu nigdy tak nie wypyrkałem. No i mamy teraz full kewa. O Boże, areny, to jest coś pięknego. O Jezus. Mam jeszcze tacticala, tacticala by the way. Dobra, weźmy sobie tutaj wszystko. Nie mam ammo za bardzo do kałacha, ale spoko. Wierzę, że tutaj... Czekajcie, ktoś mi tutaj wszedł na górę, no nie? Że wyminąłem z nim, tak. Dzień dobry, siema. Siema, siema. Jezus Maria. Stary, jak z kałacha zaczął strzelać, to jest insane. Dobra, weźmy sobie tutaj małą. Weźmy dużą. I będzie chyba git. Weźmy jeszcze jego kałacha, bo jest pewnie bardziej naładowany. 32 ammo jak najbardziej. Pójdźmy jeszcze troszeczkę tutaj zaorać ludzi, ponieważ słyszałem tutaj w tym budynku, no nie? Chyba kogoś. Widzę tam na dachu typa, ale tutaj jeszcze w wodzie słyszę. Oj, tak, tak. Siema, kolego. Czy ja naprawdę muszę się teraz podmienić? Oj, oj, oj. Siema. Te taktykale chat, oni niby spoko są, ale trzeba tyle napyrkać, żeby kogoś ubić. Dobra, let's go. Od razu troszeczkę wyleczony, nie no, na arenie to jest w ogóle inny vibe. Dajcie w ogóle znać, czy ja gra się Fortnite bardziej arenki, casuale? W sumie to i to jest całkiem spoko, ma swój urok, no nie? Na arenach im dalej idziesz, tym większy jest tryhard, no nie? Na casualkach jest bardziej chillek. Siema, dzień dobry. Pani Aura! Dobra, let's go, Pawio 27, by the way. Na arenach z kolei, jak jest fajne spocenie, to też nie za bardzo są takie feature'y. Nie wiem, czy na arenach są w ogóle samoloty, ale wiem, że właśnie część takich śmiesznych feature'ów jest usunięta po prostu z aren, żeby, wiecie, był większy taki tryhard turniejowy. No ale w sumie nie wiem, co jest fajniejsze. Proszę dać znać w komentarzu, co byście woleli bardziej zobaczyć. A ja nie wiem, czy ktoś mi jeszcze tutaj został na tym Salty Towers. Zaraz zobaczymy. O mój Boże, lama! Pogchamp! Weźmiemy sobie lamę, nie ma problemu, aczkolwiek mam tyle maców. Oj, nagle ktoś do mnie strzela jednak z pleców, więc jednak ktoś był. Dobra, czekajcie, wysiądźmy sobie. W sumie maców nie potrzebuję, bo mam z fragów, ale za to zawsze, oj tak, duża potka. I tu nawet dwie, i mamy jeszcze z czagi. Tylko nie wiem, skąd ten chyba mnie strzela, on strzela ze snajperki. Ale ja mam jeszcze na przodzie samochodu szybę, widzę go, na tym budynku jest tam. Kolego, masz pecha, co? Będę jechał tak bokiem, że nie trafisz we mnie. O tak, dobra, muszę trafić we wrona. Nie no, kolego, nie, 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 to na pewno nie jest twój dzień, ale spokojnie. Wejdę sobie tędy, jeszcze tam w ogóle słyszę jakąś akcję, no nie? No na arenie to mi się pod... Kolego, nie uciekaj ode mnie, no proszę cię. Ja tutaj muszę się sfragować. Typ jak sobie zabudował piętro, widzicie to? Czekajcie, wejdziemy, czy on jest tutaj? On nie jest tutaj, no nie? On jest chyba na górze. On jest na górze, hej! O kurde, spokojnie! No i o tym mówię, czat, wymiana taktykali czasem bywa naprawdę brutalna. Dobra, weźmy sobie dwie potki, on też się kewuje, ale ja wolę się wykewować i tak. Nie będę go dojeżdżał, on chyba też ma low, ale wolę nie ryzykować gry, patrząc, że już jedną dzisiaj przegrałem. I to kurczę dosyć tak brutalnie pod sam koniec. Dobra, wejdźmy sobie górą. On tu jest pewnie, co? Od razu się zabuduje. Jest, siema. O kolego, ale czy on naprawdę idzie dalej do góry? Dobra, patrzcie, złapię go na górze, on się tego nie spodziewa. Siema. Let's go, okej, okay, fantastycznie. I tu jeszcze, Jezus Maria, widzicie tą akcję tam? Dobra, czekajcie, wezmę tak, błagam, błagam, błagam. Niezbyt dobrze, ale mam ten, mam odbijacze, czekajcie, tylko sobie wezmę to, co chcę. Dobra, fantastycznie. Widzę ty pana dole, no kolego, niestety, ale wydaje mi się, że będzie dedek. Chłop się próbuje dostać do bazy, a to jest ten Midas z pakietu. Siema Midas z pakietu, no niestety troszeczkę będzie dedek. I ten typ jest chyba na górze, tak, on jest na górze, nie? Hej, hej. No i trzy strzały z taktikala wystarczyły, pokczam. Ale że ktoś zostawił plecak i wszystko z bossa? Don't mind me, ja bardzo chętnie sobie wezmę, nie ma problemu. Co prawda snajperkę zostawię, ale plecak zawsze chętnie wezmę. To w ogóle jakiś loot? Ty, co tu się stało? Ktoś zastanował chyba i bossa i kogoś, no dobra. Weźmy sobie dropa, ten drop już tak za mną siedział i chodził kilka... O kurde, co jest, siema? Stary, normalnie co shockwave'ami. Kolejny, to jest ten sam z tamtej gry. On idzie za mną do tej, dobra, czekajcie. Wbudujemy się tak, żeby mnie nie ubił, tak. Dokładnie, to ja mogę w sumie wlecieć, nie? Okej, okay. Koleś nie powinien się tego aż tak bardzo spodziewać, dobra, zabudowałem go. Nie, on jednak wszedł trochę wyżej. O kurde, ale build white. Jak w sezonie normalnie jest siódmym, czy tam szóstym, jakby World Cup. Okej, okay, kolego, niestety trochę dostałeś. Czy on naprawdę zriftował? No nie gadaj, on jest tak bardzo obity. Ja go chyba mogę wypestkować, co? A nie, koleś w ogóle jakiego nura daje, ty, czekaj. Chill, proszę, proszę, no kolego, bo już nie wypada.
Jaki kolapsik, no. Oj, kolesiowi na głowę, elo! No niestety, kolego, to był dobry pomysł na kolaps, ale nigdy bym się tak nie buildfightował, gdyby nie plecak. Mimo, że każdy się chce tak buildfightować do nieba. Dobra, widzę cię, typie. Czy ty naprawdę? jak koleś zakrył głowę, to już go nie widać. Wiecie, jak takie małe dzieci wchowanego, jak zakrywają oczy, no nie? Typie, chodź tutaj. Nie wiem, gdzie jesteś i nie wiem, czy chcę wiedzieć, gdzie jesteś, ale chcę cię na pewno ubić. Czy ty naprawdę używasz tych? No nie gadaj, on mi ucieknie chyba. Błagam, koleś! Jezus, naprawdę? Ucieknie do samochodu, co? On ucieknie do samochodu. No Jezu. Typie, przestań uciekać, gonię cię tyle czasu, no weź już po prostu zawalczmy. Strzelam już po prostu w tą taksówkę, bo nie mogę. Ała, dostaję... Ja pierdzielę, sprzypał. Koleś ma... O, koleś ma lepszego tego, taktykala, słyszę. Albo fioletowy, albo złoty, to jest po dźwięku już można usłyszeć. Spokojnie, skontrolujmy sytuację, koleś nie wie. Dobra, dostał jeszcze raz, okej, na spokojnie. Uuu, opanowanie, ale że jak usłyszał normalnie, tak o, nie ma problemu. Tam był jeszcze jakiś typ, widzę go, spokojnie. Kolega z taksówki, musisz troszeczkę poczekać. On ma snajperkę, dobra. Ty, ale powiem wam, że takie małe smaczki, jak na przykład w ostatniej sekundzie przyblokowanie kogoś właśnie tym ścianą, to jest naprawdę satysfakcjonujące. Otwórz. Czemu oni to robią, czat? Naprawdę? Typie, słuchaj, jest przypał. No właśnie, przypał polega na tym, że niestety nie żyjesz. Dobra, 12 fragów, no powiem wam, że będę chciał 20 tutaj zrobić. No jednak trzeba troszeczkę na arenie, wiecie, przytryhardować. Tam jaki jest fight, kurczę, lecimy tutaj. Jakby się nie ubili i mógłbym zrobić 2 fragi. O Boże, to było coś pięknego. Tam jeszcze w ogóle trzeci strzela ze snajpery. Błagam. O nie, strzelałem w złego. Ten koleś się jeszcze wyleczył, ale jest po Kevie chyba po tym, jak już sfragował. Siema koleś, siema. Okej, z SMG w ciebie wjadę. Hejka, dzień dobry. Ty co? Z czego dostałem te obrażenia? Widzisz, 120 obrażeń skądś dostałem. Ty co jest? Ten koleś zdążył strzelić? Mam wrażenie, że go wysprayowałem i nagle straciłem 120 HP. Ty co jest? Dobra, na szczęście mam duże poty. I oby ten typ jakoś szybko we mnie nie wbijał, ten snajper z prawej. Wziąłem sobie w ogóle bounty, ale tego typa w ogóle nigdzie nie widziałem. Nightboya tak zwanego. Dobra, weźmy sobie medal i spróbujmy ogarnąć to bounty i tego snajpera. Nie mam pojęcia, gdzie ten typ od bounty jest, ale widzę, że tutaj ktoś się zabudował. O, ty, to jest pani Krystal. Zawsze jak ktoś gra tym skinem, to jest turbo spocony. I koleś widać, że szuka fragów. Czekajcie, ja spróbuję go tak zesprayować. O, dobra, let's go, okej. I patrzcie na ten trik. Lecę i mogę sprayować dalej na full speedzie. Ponieważ jetpack mnie dobija do przodu, to jest takie OP. Let's go, dobra, okej. Wyjaśniłem go zanim w ogóle do mnie zdążył dolecieć. A to jest mega OP, to takie, wiecie, lecenie na spacji i sprayowanie do kogoś. Bo zwykle jak sprayujesz, to nie możesz sprintować. Bo jak sprintujesz, no to nie możesz używać broni, prawda? A tutaj z tym trikiem, z jetpackiem, można naprawdę dojeżdżać i cały czas komuś walić full auto, że koleś się nie może wyleczyć. To Jezus Maria, co się dzieje? Kolego, proszę się tak nie pocić, proszę tutaj troszeczkę zejść. 14, no to nie jest za dużo. Dobra, tutaj jest koleś. Patrzcie, widzicie, jak lecę i od razu sprayuję, to jest naprawdę mega niedoceniony trik z tym jetpackiem. I to, że jetpack w ogóle jest na arenie, tylko dla jednego gracza, to jest naprawdę dosyć ciekawe. To są dwie osoby, jeden zjadł kryształ, ale ci ludzie na krysztale, aż mi się po prostu poprzednia gra przypomina. A nie, to jest w tej grze, to w tej grze był, Jezu, ja myślałem, że już tutaj na tym casualu. Tu jeszcze jeden typ został, dobra, widzę go. Typie, wyjdź. No ale nie stój tam, no. Okej, dobra. Wymiana sprayów, ale nie, wiesz co, jak się kolego obiłem, to ja cię dobiję po prostu z tego, z shotguna. Hej, koleś nie ogarnął, że mam jetpacka, takie, ty co jest, jakim cudem ten Evron jest tak szybko u mnie, dobra. Pójdziemy sobie teraz, ej, no w sumie zostało mi jeszcze 8 osób, jakbym tak wszystkich ubił. To by było naprawdę ciekawie, nie wiem, gdzie ten typ mi jeden uciekł. Wezmę to bounty zrobię może, co, bo nie mam pojęcia gdzie, ale koleś mi został już, to naprawdę kółeczko tego bounty jest bardzo małe. I koleś gdzieś musi być w strefie, spróbujemy go znaleźć, co? W teorii koleś powinien być gdzieś tutaj, ale nie mam pojęcia gdzie. O, ja jestem teraz targetowany przez bounty za... Tu jest! Hejka! Tak, to jest ta pani, to jest ta Nogops. Typie, dojeżdżam cię normalnie z plecakiem, tak o. Niestety to nie będzie potrzebne. Ale że kolega tak się zabudowuje. Siema, jesteś tutaj, wiem. Co ty? Nie. Jezu, no albo kryształem, albo shockwave'em. Naprawdę mi wszyscy uciekacie. Czym ja wam zgrzeszyłem, że tak mi wszyscy uciekają? Zostawcie, ja wiem, że jestem Kapitan Marvel. I to jest skin, który wzbudza grozę. Dobra, tam się ludzie biją. Tu jest typ w ogóle, co jest? Kalo? Siema? Ale że mi się ściana nie... Jezu, jeszcze jestem sprayowany, czekajcie. To trzeba zrobić od drugiej strony. Czyli odtąd. A koleś sobie w ogóle zajął piętra tutaj. Nie ma żadnego zejścia?
W sensie wejścia jest. Siema. Dostał troszeczkę. Teraz troszeczkę z SMG-a. Koleś panikuje, wchodzę. Siema, siema. A to był ten typ, który na mnie polował. To niezłe, kurde, koleś polowaniem. Dobra, na tego, na tą panią Nogus mam 30 sek. Tu jest jeszcze typ, czekajcie, wlecę na niego. Typie, ja jestem tutaj jak coś, hej. Tak, jestem tutaj, dokładnie. Dzień dobry. Daj mi wejść, proszę, proszę, nie chcę z tobą za długo walczyć, bo chcę jeszcze panią Nogos w czasie zabić. No proszę bardzo, Shockwave, to chyba pierwsza osoba, która mnie dzisiaj zshockwave'owała, naprawdę. Jezu, kolego, no co ty? Dobra, pójdźmy po panią Nogops. Patrzcie, jak to kółeczko na minimapie jest małe, już dosłownie wiem, gdzie jest ta pani. Elo, no i let's go. Widzisz, pani Nogops, nie uciekniesz mi, Nightboy. Jak będę chciał, to cię ubiję. I lecę tam, bo tam jest od razu jakiś fight wielki. Ej, kurczę, mogę tutaj zrobić naprawdę 20 na arenie. Czekajcie, o, dobra. Co prawda, jak mam jetpacka, to aż tak bardzo nie muszę uważać z tymi impulsami. Znaczy nie impulsami, tylko tymi bouncepadami. Jezu, ten spray był najgorszy. Dobra, czekajcie, wlecę sobie na górę. Siema, byku, no niestety cię trochę zabudowałem. Ty mnie też, nie ma problemu. Remis tak zwany. Gdzie znowu tym bouncerem? Ej, normalnie mam wrażenie, że na arenach ludzie tak. Shockwave, kryształy, bouncery, wszystko. Aczkolwiek, no, mówi to Evron na jetpacku, więc w sumie nie powinienem tutaj nic mówić. Ten koleś nie za bardzo chyba, nie wiem, ja chyba sobie idę stąd, co? Chyba trochę idę sobie stąd. Tak, teraz mnie koleś będzie sprayował, nie no, mega. Mega, dobra, na szczęście mam dużą potę i to aż 3 duże potki. Więc szybko się wyleczmy, sprawmy, aby ta gra była zabezpieczona, okej? Okay? To jest najważniejsze, żeby tutaj teraz nie przegrać, bo byłby troszeczkę wstyd przed wami. Jakbym tutaj drugą gierkę przegrał, no my takich rzeczy nie robimy w tym sezonie. Chociaż raz chyba miałem aż 4 gry w kompilacji, co? Jezus Maria, czy wy możecie się nie wybijać? No błagam. Koleś mnie kolapsuje i skolapsował mnie. Tylko, że no widzisz, kolego, bo jest taki przypał, że ja mam taką rzecz. Jezu, błagam. Otwórz, otwórz, otwórz. Dobra, jeden strzał. Okej, Jezus Maria. Już się stresowałem, kiedy dwa strzały z technikala ci nie siadają i koleś wyjmuje SMG. To już czuję na sobie po prostu powiew sfejlowanej giery. Ale na szczęście teraz tak nie było. Dobra, zostały mi dwie osoby. Jak je wyjaśnię, no będę miał 20. Panie Bożu, proszę. O 20 fragów gierkę widzę jednego, chłop tam sobie skacze. Dobra, pójdę po niego po prostu chyba, no nie? Już może nie bouncerami, bo ten bouncer to sprawia, że tak troszeczkę wolno opadasz. I przez tego bouncera ludzie cię mogą wysprayować. A wolałbym, aby tak się nie stało. Koleś idzie, czy idziesz do tej mojej chatki, której wcześniej wyjaśniłem? Typie. O nie. Dobra, robię akcję. Robię akcję z tym, z jetpackiem. Ej, to jest mega OP opcja, że ludzie tego aż tak bardzo nie... Okej. Ludzie tego aż tak bardzo nie używają. Siema, byku. Niestety giniesz, co? Dobra, i został mi ostatni, który już widzę, że jest na plecach. Tylko czekajcie, otworzę sobie wszystko. Stary, jak sprayuje we mnie. Typie, ja dostałem heala jak coś za fraga, ty wiesz o tym, no nie? Gdzie on jest? Gdzieś tutaj, nie? Przy ognisku. Nie, na tym metalowym tym, no nie? Albo nie na metalowym. A ty jesteś na krysztale! Ej, dobra, to czekaj, podjadę do ciebie tak delikatnie. Wybejtuję, żebyś w to sprayował, że niby kolaps. A nie, ty nie chcesz być bejtowany, tak? Ty co jest? Koleś w ogóle mnie... Halo? Dzień dobry? Dobra, to top 2 było dosyć łatwe. Tak, słuchajcie, 20 fragów na arenie. No wydaje mi się, że jest okej. Słuchajcie, chciałbym wam raz jeszcze życzyć wesołych świąt. Mam nadzieję, że Q&A z mamą pojawi się jak najszybciej. Wiecie, że próbuję to ogarnąć jak najszybciej. A tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie. No i co, trzymajcie się, do następnego. Elo!